Narodowe śpiewanie, które dzisiaj zawitało do Łodzi, to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury wraz z Narodowym Forum Muzyki. Zorganizowano ten projekt został po to, aby uczcić święto niepodległości, odzyskania niepodległości Polski i pokazuje, jak pięknie można zjednoczyć dzieci śpiewające po to, aby cieszyły się, aby prezentowały swoje piosenki i aby razem z orkiestrami w całej Polsce pokazywały, jaka jest siła polskiego śpiewania. Odbyło się 13 koncertów w renomowanych salach koncertowych w Polsce. Dzisiaj finał w Łodzi. Łącznie obejrzało te koncerty około 10 tysięcy widzów, wystąpiło około 5 tysięcy wykonawców. To jest ogromna siła, nie tylko siła muzyczna. Ogromna siła, która jednoczy nas Polaków i pokazuje, że warto tego rodzaju projekty realizować. 8 kamer realizuje to wydarzenie i mam nadzieję, że to, co uda nam się przygotować w trakcie tego koncertu, ale także wokół niego, bo będziemy rozmawiać również z wykonawcami, pozwoli oddać istotę tego projektu i przebieg tego finałowego koncertu w Filharmonii Łódzkiej. Przy takim koncercie ze strony telewizyjnej pracuje około 30 osób. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o wykonawców, o wszystkie służby techniczne, to trzeba to oceniać na około 300 do 400 osób.